Witam Cię ponownie i znowu dzisiaj mamy w temacie spółkę z o.o. i spółkę komandytową. Natomiast dzisiaj zastanowimy się, kiedy otworzymy księgi w jednej i w drugiej spółce. Czy tutaj się coś będzie różnić? Otwieramy księgi na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obie spółki powstają w formie aktu notarialnego. Natomiast inaczej będzie tutaj w zakresie daty, która będzie traktowana jako rozpoczęcie istnienia tej spółki, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o spółkę z o.o., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ona powstanie już w dniu podpisania tego aktu notarialnego, więc podpisania umowy bądź aktu założycielskiego. I do czasu, dopóki nie zostanie wpisana do KRS-u, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego, to będzie posługiwać się takim przydomkiem, przysłówkiem w organizacji, a więc będzie określana jako spółka XY, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. I już na dzień właśnie jej powstania, a więc na dzień tak naprawdę podpisania aktu notarialnego, powinny zostać otwarte księgi i wprowadzone pierwsze operacje, czyli te operacje związane z założeniem spółki, z tym, że wspólnicy określili, jaki kapitał wniosą do spółki. Inaczej natomiast będzie sytuacja wyglądać w przypadku spółki komandytowej. Spółka komandytowa również wymaga aktu notarialnego. Tutaj pamiętamy, podpisujemy umowę w formie aktu notarialnego, nie akt założycielski. Natomiast, aby doszło do powstania spółki, będzie jeszcze konieczny wpis do KRS. A więc do dnia wpisu do KRS-u tak naprawdę spółka jeszcze nie będzie istnieć i nie będziemy jeszcze na ten moment otwierać ksiąg. Oczywiście będzie to miało w różnym czasie miejsce. Spółka w organizacji, spółka z o.o., może w tej organizacji być aż do 6 miesięcy. Natomiast powstanie spółki komandytowej tak naprawdę będzie zależeć od tego, jak szybko uda nam się ten wpis do KRS uzyskać. To tyle na temat otwarcia ksiąg spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej i zapraszam oczywiście do szkolaksięgowości.pl.